Czy marka karkonosza jest nam potrzebna i czy spełnia ona swoje funkcje? Czy starostwo powiatowe będzie musiało oddać 5 milionów złotych subwencji oświatowej? I na co zostanie wydanych 6 milionów złotych z promesy popowodziowej? O tym porozmawiam ze starostą powiatu jeleniogórskiego Anną Konieczyńską. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na program To jest temat. Pani starosto, czy marka Karkonosze działa i czy widać jej efekty? Oczywiście. Jesteśmy coraz mocniej rozpoznawalni. Porozumienie o wspólnej promocji, które co roku zawierane jest przez powiat jeleniogórski wraz z gminami powiatu jeleniogórskiego i z miastem Jeleniogóra, przynosi nam coraz większe i coraz bardziej wymierne efekty. Czy nie obawia się Pani tego, że jak powstanie Trójmiasto Karkonoskie, czyli Karpacz, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój i przy tym jak działa Związek Gmin Karkonoskich, czyli oni też promują gminy w nim działające, czy to się trochę nie rozmyje? Myślę, że nie, że każdy z tych związków działa tak naprawdę na trochę innej płaszczyźnie i myślę, że tak naprawdę razem się uzupełniamy. To czym jest ta marka Karkonosze? Bo jak tak pytałam mieszkańców, to nie bardzo wiedzieli, co to jest i do czego jest to nam potrzebne. Ta marka Karkonosze to tak naprawdę przykład szeregu działań, które perspektywicznie planujemy i prowadzimy. Co to są na przykład? Jakie to są działania? To jest na przykład wspólna promocja powiatu i wszystkich gmin na targach turystycznych. To ważne, bo tu działa prosty efekt synergii. Jesteśmy w stanie razem zrobić znacznie więcej niż każda z gmin zdołałaby zrobić sama. Czy mieszkańcy powiatu i miasta Jeleniej Góry będą mogli jakoś namacalnie odczuć to, że mamy taką markę Karkonosze, że lepiej się promujemy? Myślę, że tak, ponieważ jesteśmy coraz mocniej rozpoznawalni, tak na terenie Polski, jak i za granicą. Czyli nie musimy się martwić, że każda gmina w pewnym momencie pójdzie sobie. Jesteśmy związani w pewnej marce, która z roku na rok jest coraz bardziej silna i dzięki temu będzie do nas przyjeżdżać więcej turystów, tak? Na to liczymy. Pani starosto, czy starostwo będzie musiało oddać 5 milionów złotych z subwencji oświatowej? Mamy nadzieję, że nie, że będzie to mniejsza kwota, jeśli zaistnieje taka sytuacja. Oczywiście w tej chwili rozmawiamy z ministerstwami, piszemy odwołania. Cóż, mamy pewne rzeczy, które zastaliśmy i jako zarząd mamy trudny orzech do zgryzienia. Natomiast ponieważ ministerstwo też zdaje się dostrzegać nasze problemy i rozumie nasze argumentacje, mamy nadzieję, że uda nam się zmniejszyć znacznie tą kwotę subwencji, którą według ministra finansów nienależnie pobraliśmy. A przypomnijmy, jak to się stało, że zaistniał ten problem? Tą kwotę nienależnie pobranej subwencji wykazano w czasie kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w placówce w Szklarskiej Porębie głównie, natomiast również w innych placówkach oświatowych. I wynika ona z różnych interpretacji tych samych przepisów. No, mamy nadzieję, że dojdziemy z ministerstwem do porozumienia. Na jakim etapie są teraz rozmowy? W tej chwili jesteśmy na etapie składania odwołań. Dostaliśmy pierwszą decyzję do subwencji za 2010 rok, od której się odwołujemy. Wiemy już wstępnie o kolejnej kwocie za 2011. Te dwie kwoty składają się na te blisko 5 milionów. No ale mamy nadzieję, że trochę zawalczymy. Na pewno łatwo się nie poddamy. Jeśli
państwa walka nie przyniesie skutku, to będzie z czego zapłacić? No, jeśli będziemy zmuszeni zapłacić, to pewnie nie będzie wyjścia. Będziemy szukać środków. Problemem jest to, że faktycznie na konto zwrotu tej subwencji nie możemy ani dokonać sprzedaży żadnego mienia, ani zaciągnąć kredytu bankowego, więc tu faktycznie będziemy musieli szukać środków z wydatków bieżących. Kolejne spotkanie w tym temacie w Warszawie będzie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Czy możemy się spodziewać tego, że kolejne kontrole już nie wykażą żadnych nieprawidłowości? Bardzo byśmy chcieli. To teraz przejdźmy do może bardziej przyjemnego tematu. Promesy na środki popowodziowe. 11 lutego szalenie miły dla nas temat. Szalenie miły dla nas temat, bo decyzją ministra administracji i cyfryzacji pana Andrzeja Halickiego otrzymaliśmy 6 milionów dotacji na przebudowy dwóch dróg, drogi w Łomnicy i drogi Wojcieszyce-Kromnów. Czy bylibyście w stanie zrobić te drogi bez tej dotacji? Na pewno nie, dlatego że drogi, które są w naszym terenie, w naszym terenie górskim, to są drogi bardzo kosztowne. Kosztowne jest ich utrzymanie, ale również bardzo kosztowne jest remontowanie, przebudowa tych dróg i są to na pewno środki, których sami nie bylibyśmy w stanie znaleźć w naszym budżecie. Na drogę Wojcieszyce-Kromnów otrzymaliśmy 100% dotacji. To jest dla nas ogromny zastrzyk środków, ponieważ takich pieniędzy tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie nigdy wygospodarować z naszego budżetu. Na drogę w Łomnicy otrzymaliśmy 80% dotacji, ale również otrzymaliśmy zapewnienie wójta gminy Mysłakowice, że będzie partycypował w koszcie tych 20%, które jako powiat musimy wnieść jako wkład własny. Bo gmina Mysłakowice też dostała dotacje. Tak. Na środki popowodziowe. Kiedy ruszą remonty? W tej chwili musimy jeszcze poczekać do ogłoszenia przetargów. Oczywiście będziemy starali się zrobić to jak najszybciej, ale 26 lutego jest sesja Rady Powiatu. Chcemy wprowadzić te drogi do budżetu i tym samym ruszymy już z pierwszymi pracami. Z przetargami na drogę w Łomnicy, bo tam już mamy projekt opracowany, natomiast musimy jeszcze opracować projekt przebudowy drogi Wojcieszyce-Kromnów. To do kiedy te drogi, znaczy kiedy po tych drogach będziemy mogli już spokojnie jeździć? Mam nadzieję, że w tym roku, jak najszybciej. Środki muszą być wydatkowane w ciągu tego 2015 roku? Tak. Czyli pracy co nie miara. Co nie miara, ale bardzo się cieszymy. Lubimy pracować. Co jeszcze przed nami w starostwie, pani starosta? Mam nadzieję, że samo dobro. Oczywiście będziemy starali się o środki na kolejne drogi. Niemniej jednak właśnie będziemy w stanie zrobić tyle, na ile pozwoli nam nasz budżet. Musimy znaleźć środki na wkład własny, więc tak naprawdę zrobimy to, na co będzie nas stać. Bardzo chcielibyśmy dokonać tak naprawdę budowy drogi w gminie Podgórzyn, drogi łączącej Staniszów z Jelenią Górą. I czeka na nas jeszcze remont drogi w Czernicy i drogi Trzcińsko w gminie Janowice. Janowice Wielkie. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę jednak, że może się to nie wydarzyć w tym roku. Pewnie wszystkich tych zadań nie uda nam się zrealizować w najbliższym czasie, no bo tak jak rozmawiałyśmy, no problemy z brakiem pieniędzy to są te największe problemy pewnie w każdej jednostce samorządowej. No niemniej jednak nie należy się poddawać. Czyli co, możemy liczyć na to, że najbliższe 4 lata będą obfitować w remonty dróg i w poprawienie
komunikacji w starostwie? Na pewno będziemy o to walczyć, bo tak jak już mówiłam wcześniej, dla mnie drogi są priorytetami, bo bez sprawnych dróg, bezpiecznych, turyści nie będą chcieli nas odwiedzać. Mamy już jeden problem taki, że trudno jest dojechać do naszej Kotliny od strony, w zasadzie każdej, od strony Wrocławia. Jeśli my jeszcze nie będziemy dysponować drogami, które będą ładne, estetyczne i przede wszystkim bezpieczne, nikt nie będzie chciał tak naprawdę nas odwiedzać. Na co jeszcze pani stawia? Na co stawiam? W pracy na ludzi. Ponieważ to zawsze ludzie są największą wartością w każdej firmie, ale również w starostwie. A ponieważ już po tych 2 miesiącach poznałam pracowników starostwa, wiem, że stać ich na wiele, więc liczę na to, że wspólnie będziemy zdobywać góry. I czeka was ciężka praca. Tak. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę i mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, to już będziemy się tylko chwalić. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.